Witam, witam. Już któryś raz było takie pytanie, skąd się wzięła taka dziwna nazwa mojego kanału? Chodzi bardziej nie tyle o mój kanał, co o mój dziwny nick. 10 Kunegunda. Skąd w ogóle w nazwie, w moim nicku zmiana płci? Dlaczego? Bo Kunegunda to jest przecież żeńskie imię niemieckie, ale żeńskie imię nie męskie. Skąd się wzięło żeńskie imię? Otóż ten nick powstał na początku istnienia działania, po pojawieniu się YouTube'u. Na początku mojej działalności w YouTube'ie wówczas jeszcze nie pokazywałem filmików, nawet nie myślałem o filmikach, ale chętnie bywałem na YouTube'ie, przeglądając co kto. Trzeba powiedzieć, że był to czas, kiedy filmików polskich było na lekarstwo, youtuberów Polaków, polskich było na palcach może dwóch, może trzech, czterech rąk. 20 osób, 30, mówię 20 osób, nie 20, bo w tym było też kilka kobiet, a wśród tych kobiet była jedna taka dziewczyna, nie pamiętam skąd była, z Poznania, ale może nie, chyba nie, a może z Poznania, nie z Poznania, Dzini, tak? No potem nazywano ją matką youtuberów polskich, ona była w wieku raczej córki, nie matki. Kilkunastoletnia, dochodziła chyba do 18 lat, ale tak. Więc początkiem, lat temu, znaczy wtedy, jak Dzini już robiła swoje vlogi, to obserwując między innymi jej vlogi, zaczęła we mnie też kiełkować myśl, że może przecież ja bym też spróbował, ale zanim podjąłem próbę robienia vlogów, to na YouTube zaglądałem z ciekawości, żeby popatrzeć na filmiki, które tak się pojawiły, głównie obce. No angielskojęzyczne, głównie amerykańskie. Było też sporo niemieckich, polskich, ruskich, czeskich, węgierskich, bo z tych stron prawie nie było. Ale pod jednym z takich filmików, chyba polskich już, pojawił się po raz któryś głos, komentarz mojego znajomego z internetu, z człowiekiem, którym nie bardzo się lubiliśmy, obydwa, ja nie lubiłem jego, on nie lubił mnie, a ja jeszcze nie komentowałem, jeszcze nie byłem aktywny, ale przy pewnym komentarzu zdenerwował mnie tak bardzo, że postanowiłem, to ja ci teraz też odpowiem, no ale do tego trzeba było założyć swój kanał, czyli swój, no głupie słowo, nie kanał, no bo to wpuścić kogoś w kanał to można, ale mieć swój kanał to raczej nie jest powód do dumy, do chwalenia się. No i założyłem to swoje konto, ten swój kanał, ale chciałem, żeby ten odbiorca mojego komentarza nie domyślił się, kto to komentuje. A ja się znałem z nim, to tak tylko w zdaniu. Nie byłem nowy w internecie, miałem swój duży serwis, swój portalik o starych polskich motocyklach, o WS-kach, portal, którego dzisiaj nie ma. Jego adres i nazwa to była strony Feniksa, a adres był wsk-feniks.republika.pl, z tym, że ten adres już dzisiaj nie istnieje. Może kiedyś opowiem o nim parę zdań, ale to... I na tym moim portalu, w tym moim serwisie było też forum bardzo żywe. Na tym forum ten gościu pyskował tam bardzo. No on się kłócił z każdym, a zwłaszcza ze mną. Nie lubiłem gościa bardzo. No i tu na YouTubie, w jakimś tam filmikiem, też wygłupił się tak bardzo, że mnie poruszyło i chciałem się odszczeknąć, ale lepiej, żeby nie wiedział kto. Stąd wymyśliłem taki dziwny nick. Tak tajny, tak dziwny, że nawet płeć inna. A czemu 10 na początku? No bo miało być Kunegunda, ale Kunegunda już było zajęte. Zajęte było Kunegunda 1, Kunegunda 2, też zajęte. I tak doszedłem tak do 6, też zajęte. No to w końcu niewiele myśląc, do 10 doszedłem po kolei. Wszystkie te Kunegundy były zajęte. Nie chciałem się szukać, który jest pierwszy wolny, więc postawiłem 10. Na początku. A czemu 10? No bo to najprościej do zapamiętania. No. 10 jest taką prostą liczbą, prosto się pamięta. Na pewno łatwiej niż 12 czy 15 Kunegunda, 17.
Dziesiąty, po prostu 10 kunegunda, 10 kunegunda, najprostsze, najprostszy nikt. No i tak już zostało. Potem opowiedziałem tam jeszcze parę razy komuś, potem komuś. I tak ten nikt trwał tam długi czas, chyba ze 3, ze 4 lata. Ze 3 lata. Aż właśnie potem postanowiłem, idąc w ślady między innymi Gini, opublikować swoje pierwsze vlogi. Ale na próbę te zrobiłem 2 czy 3 komentarze, filmiki do tego mojego forum, na tym moim serwisie, z tym, że publikowałem w YouTubie jako filmy niepubliczne, czyli oglądać je mogli tylko ci, którzy mieli do niego link, którzy znali link. Ja tam na moim forum mówiłem, omawiałem coś tam i zobacz sobie jeszcze szczegóły, opowiem ci na filmiku, tu masz link. Jak ktoś kliknął, no to obejrzał ten film, jak nie, no to nie. Ale jak pokazywałem te swoje filmiki, to nie zwróciłem uwagi na bardzo śmieszny, dziwaczny i trochę chyba niepoważny nick. Tak do niego już się przyzwyczaiłem, tak już wsiąkłem w ten nick, że nie zwracałem uwagi. No, publikowałem na swoim otwartym koncie. Zresztą nie wolno było chyba mieć wówczas... Nie, wówczas jeszcze można było mieć na YouTubie. Można było mieć kilka kont, kanałów. Teraz też wolno, ale to trzeba tam... No, trzeba sztuczki stosować. Dla mnie to było proste. Zakładałem drugi, czwarty kanał i było dobrze. Opublikowałem kilka tych moich filmików dla wąskiej grupy ludzi, ale kilka filmików, 2 czy 4 czy 5, nie pamiętam już, na próbę upubliczniłem. Zdałem status publiczny. Tak, publiczny, czyli mógł oglądać każdy. I wtedy dopiero zauważyłem, ale no już to konto miało tam jakoś od ileś odwiedzin, już sporo, ponad 2000, więc było tego żal. Było tam też kilku już subskrybentów, też było żal. No żal było zaczynać od nowa z takim trudem, a na YouTube'a wówczas się chodziło cholernie trudno. Cholernie trudno było się dobić. No ja pamiętam, że było 100, 200 tych subskrybentów. No potem marzyło było tak 800. No 1100 i tak dalej, żal było to puścić z ręki i tak ten nick został. A czemu mówię o tym? No bo mówię, tu w tych dniach zapytał się, tak właśnie zapytał swoje pytanie, nowy chyba mój widz, Loku, zajrzałem tam do niego, nie jest to szczylik, jest to z głosu wynika, że jest to poważny facet. Tam w opisie ci podam link do jego kanału. No i tak mu właśnie napisałem, że najpierw to było konto do komentowania, potem zapomniałem, że to ma taką dziwną nazwę. Zacząłem publikować pierwsze swoje filmiki. No i tak się już zostało i tak już jest do dzisiaj. Był taki moment, że mogłem zmienić na nazwę mojego konta, mój nick na YouTubie, na mój stary, bardzo starodawny nick, działając od początku mojego pobytu w necie, wtedy, kiedy jeszcze miałem te swoje serwisy motocyklowe, Fenix, strony Fenixa było takie hasło. Zresztą tam do dzisiaj się jeszcze pojawia, jak piszę takie hasło w Google, u strony Fenixa, to tam ci wyskoczy trochę tego komentarza i trochę adresów. Część już bardzo nieaktualnych, już nie ma niektórych tych stron. I chciałem już wrócić, ale potem nawet taki filmik zrobiłem, było 10 kunegunda, jest Feniks, kropka, dlaczego? I pytajnik. No, miałem tam wytłumaczyć dlaczego i wtedy też odezwało kilka głosów, że szkoda, może i śmieszne, może kogoś drażnia, to przecież też już kawałek historii YouTube'a. Nie wolno tak łatwo zarzucać, trzeba to, no to jak trzeba, to zostało się. I jest ciągle 10 kunegunda. Aha, z podziękowaniem dla Loku za to pytanie, bo już od dawna się zbieram do tego wyjaśnienia, dlaczego 10 kunegunda, skąd to się wzięło i czy będzie inaczej, czy nie. Dzięki, Loku, i pozdrawiam cię serdecznie. Tam w opisie dam... Nie. Tu gdzieś, zaraz, tutaj, w lewym górnym rogu. Napiszę zaraz też adres do kanału Loku.
a póki co do miłego zobaczyska. Widziałem na YouTubie już kilka razy coś, co jest dla mnie nowością. Nie blog, tylko vlog, pisany przez V. Po polsku wideo vlog. I pomyślałem, że pora rzeczywiście zacząć